Siemacie ludzie, tu Kokosek Grający Tata, witam w kolejnym odcinku z Just Cause 4. Przeniosłem się tu w pobliże tej miejscóweczki i mamy następną misję, ucieczka Kłacha. Czarna ręka werbuje cywili do walki z armią chaosu, ratuj tylu ludzi, ilu się da. Jesteśmy już tutaj. And home to one of the Black Hands' new brainwash the poor into soldiers programs. I'll let you know when I'm in the neighborhood. Tak, dam ci znać, jak będę już w pobliżu, a już jestem w pobliżu. Academia Kacha, I presume. Kacha, okay. Easy? Easton, I've identified the re-education centers on the blueprints. Uploading coordinates. It's time to break these people free. We'll send evac just outside the facility. Just get as many as you can out of there. Copy that. Dobra. Gdzie mamy rzeczy, które nas interesują? Intruder on site. All units engage. All Black Hand units, stand by for more intel. Nic nie widzę, powiem. A tam, sterowanie drzwiami, dobra. All units, hold positions. Otwórz południowe i tak dalej. Try it! Not getting away from me! Gdzie się otwiera drzwi? Tutaj. To było to, co podobne do tego. No, bardzo podobne do tego, co robiliśmy w pierwszym albo drugim odcinku tej serii. Ay, gracias. I can't believe. Trzeba będzie gdzieś ich tutaj. Believe it later. Pomóc im, ułatwić im ucieczkę. Stronę tam uciekamy, tak? Czy wy uciekacie? A was nie była trójka? Aha, jest, dobrze. Tyle? Wystarczy? No chodź ten trzeci. O, trzecia, ten trzeci. Ups! Let me deal with this. You're clear. Keep moving. Let's go! Boom! Ale bym się teraz... Pamiętaj, żeby dbać o amunicję, bo... W którą stronę chcecie biec, bo nie wiem. Last
Czyli ci bezpieczni. W porządku, dzięki. Tuż następny, tutaj gdzieś. Target last known position was on site. Stand by. Takie misje też są tutaj fajne, szczerze wam powiem. Scenkę by sobie mogli darować. Wytrzania tych pistoletów. Time to go, amigos. Hey, thank you so much, senor. W zasadzie sobie darowali. Vamos, let's get out of here. Weapons free. Dawać mi tu naboje. I ty też dawaj. Ale dźwięki, muszę wam powiedzieć, już to mówiłem chyba parę razy, ale dźwięk rozwalania kogoś to jest fantastyczny. Szczególnie... To był chyba niewinny. Tak, strzelania do kogoś, szczególnie headshot, jest takie ciekawe laśnięcie. No taki fajny. All black and unit. Keep me stand by for more intel. Rozumiem, że tędy biegniemy, czy nie? Falcon, attack! Ten akurat nie miał lidery. Chodźcie, uciekamy. Dobra. Vaya con Dios. Ciekawe, czy mógłbym ich zabić. Skąd oni tam strzelają? Stamtąd. Wszyscy już wiedzą, że jest intruder on site, już się nie chwal. Dobra, mamy drugich też. Dobra. Ci tu zostawili trochę amunicji. Gdzie jest trzecie? Tam. Widzisz mnie? No, coś takiego. Czy wcale nie... Nie wstydzę, że tu jestem. Adios!
nie, no ja jestem gotowy. Lecimy, lecimy. Rzucę granatę w moich kolegów. Ja ci rzucę. A ten słup to tak... Na czym on tutaj się opiera? Na niczym, w powietrzu wisi. Dobra, wystrzelasz. Jest tam ktoś u góry? Faktycznie. Watch yourself. Dobra. Do mnie opłotkami idziemy, a nie główną ulicą, jak zawsze. Aha, bo do tej samej bramy chyba. Tu mamy amunicję i bardzo ładnie. That's the last of them. Jest! Wykonane, ucieczka kłacza. You gave some people their lives back today, Rico. So Liz will hear about this. Nicely executed, team. Ja nie robię tego dla sławy, sargento. Linia frontu przesunięta. Tu też pewnie będzie można. Tak jest. Coraz więcej tej mapy już jest nasze. Przesuwamy to. Coś tam. Prisa, automobil znajduje się za twoją linią frontu. Zapas zrzutów zaopatrzenia będzie odnawiać się 15% szybciej. O, proszę. Jakiś samochód? Kerner Serpent S. Okej. Dobrze, to w porządku. I tu mamy jeszcze takie mi... Aha. Challenge Wing Seatem. Tak, pokonaj bramkę, tu jakiś konkretny samochód. Zniszcz sterowiec. Gdzie jest ten sterowiec? Tutaj. Chciałbym ten sterowiec, wiecie, a czekajcie, a jak, czy ja mogę zamówić sobie RPG? RPG, może tu gdzieś, nie? Tu nie mam RPG. Nigdzie nie mam takich ciężkich. Tu są pojazdy. Bo to albo tutaj musiało być, albo tutaj, a tu nie ma ani tu, ani tu. Bo moja mało kalibrowa, ciężka właśnie, to by musiało być to, a to jest wszystko. Czyli nie ma, nie mogę. Przepraszam. No bo strzelanie, powiem wam szczerze, po tym ostatnim próbie... A jeszcze jak tam wyglądam? No nie mam właśnie nic. No ale spróbuję. Nic mnie to nie kosztuje. Ustawię się, o. Dobra. Tak. Najwyżej wystrzelam całą amunicję. Possible
to jest mój. To też jest chyba moje. Nie, to chyba nie. No, oni są za wysoko. Nie, to nie ma sensu. Musiałbym helikopterem jakimś albo czymś. Dobrze, mamy coś tu do zrobienia? No to zróbmy misję Garland. Gdzie jest ta misja Garland? Porozmawiaj z członkiem ekipy Garland. Puesto Guardia Batala. Tak się ten nasz region, rozumiem, nazywa, tak? Can you hear me? Come here. Oczywiście, że cię słyszę. Wsiądź do pojazdu, bardzo proszę. Mam cię gdzieś podwieźć. Nice work, I hear we got some real gold. Zgubienie ogona. Znaczy co, już zrobiłem, tak? A nie, chyba nie. Mam ich zgubić, dobra. Chyba, tak rozumiem. Bo już było sukces, więc nie wiem dokładnie, szczerze mówiąc, o co chodzi. Czekajcie, bo już możemy znowu linię frontu przesunąć. Idziemy w Kantos czy Valieri? Jedziemy tu. Linia frontu przesunięta. Beczka z paliwem. Po co? Nie wiem. I jeszcze przesunięte. I samochód. Coile Mambo. Dobra. Kantos nie możemy, bo... Tak, bo musimy mieć dwa oddziały. I tu Chupacabra z ładunkiem. Taki truck. Dobrze, tym się zajmiemy. No nie możemy, tak? Czemu nie możemy? Zami region Laderas Suir. Aha, bo muszę najpierw zająć. Ale to chyba można zrobić, nie? Dobra. Ale nie wiem, czy to już jest koniec tej misji? Nie, chyba nie. Dobra. Czekajcie, to wybierzmy sobie, gdzie ja mam konkretnie jechać. To ja bym się ustawił, to byśmy sobie zrobili w następnym odcinku, czyli tu. Dobra, załóżmy, że do tego rozwidlenia chcę dojechać. Aha, no nie, kieruję, dobrze, jest GPS na trasie, dobra. Jedziemy. Ja mam dość szybką furę, więc zakładam, że ich zgubię. Sterowiec obserwacyjny, to wiemy już, o co chodzi. No, nie widać ich. No, ma jakieś hamulce ten samochód w ogóle? Lost contact with enemy. Regroup. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Czekajcie, a jest to jakaś misja? Tego od, właśnie, od tych. Jedna jest gdzieś tu. To teraz, to chyba zrobiliśmy, tak? Dwie zrobiliśmy. Tu jest jedno, czyli tu nie ma. Garland. Sargento. Wyścig w tu. Aha, i tu są te wszystkie. Może to w tamtą stronę i ja poproszę tutaj o transport. O, bo ja w tamtą stronę chcę. Dobrze mówię? Aha, bo on ciągle pamięta tamten. Nie, ja bym chciał w tą. Tą. A to już mi zdejmij z mapy. Czyli dokładnie w drugą.
Dotrzyj do Puerto Tulu. Tak, tym Boeing Seatem nie dotrę, więc gdzieś tu sobie wylądujmy. I wezwiemy helikopter. Ty nie możesz, ale ty nam możesz zrzucić. Wejdźcie, takie jakieś miejsce znajdziemy. O, może tu. Nie ma jakichś wielkich krzaczorów. Kiepsko z giwerami, z amunicją, ale damy radę. Leci skrzyneczka. Bach! I przewrócił się helikopter. Nie, skrzynka się przewróciła, helikopter nie. Dobra. Dotrzyj do Puerto Tulu. Jak to daleko? Nie! Rzut beretem przysłowiowym. Intelligence that the Black Hand are planning to rig Puerto to you to explode if we move in. Can you scout it out for us? Si. I'll let you know when I'm in the area. Czyli w zasadzie teraz możesz mu już dać znać. Puerto Tuyo is a ghost town. Puerto Tuyo. The Black Hand must have evacuated. No tak, jest tak. How do I find these Cadillac, bombs? A nie Cadillac. Transmitter at the Black Hand guard post. Plug me in and I'll take a look. Użyj konsoli, aby zlokalizować bomby. Dobra. Konsola jest po drugiej stronie rzeki, czy jeziora. W każdym razie tego zbiornika wodnego tu. Mam nadzieję, że wzniosłem się wystarczająco wysoko, żeby się dostać do tego mola tu. I jeszcze tak. Tak, spokojnie, dobra. O, cyk. Teraz się spróbujemy tego dachu złapać. No właśnie. I jeszcze wyżej. I zaraz podłączamy Easy do konsolki. No one here either. Faktycznie. Nikogo tutaj nie ma. Easy, go. The rigged vehicles. Simple fuses. Submerging them should defuse them. Mierda. Rico, they're armed. Dobra. Shit. A booby trap. You got minutes, jefe. Get as many in the water as you can. Zrobić? We gotta save that harbor. That's a bomb. Za to pojazdy, okej. Okay. Wiem już zrobić, co zrobię. Po prostu się trzeba rozpędzić. Okej, okay, to jeszcze nas nie zatopi. Dobra. Gdzie jest to jezioro? Tu gdzieś. Dobra, jeden. No, ale to powiem, że to napięty plan czasowy jest. Gdzieś jest drugi. Dobra. Here's another. Jest tego od groma, jak... No nie, tylko tyle to mi było potrzebne. Mogę się już? Mogę, na szczęście, dobra. Tu jest trzeci, po tej stronie to byłoby wszystko. Co ja mam? Aha, o kurde, to są dwa samochody na tym statku. No dobra.
Jeszcze na samym końcu, żeby było gorzej wykierować. A do tyłu mogę? Mogę. Off we go. Dobra. Co ty robisz, chłopcze? Dawaj, 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 dawaj. No, powiem wam. To nie będzie proste czasowo. Dobra. Drugi, też do tyłu. Dobra. To mamy, po tej stronie to wszystko, tak? Okej. Teraz tam gdzieś. Tu gdzieś na czubku tego mola jakby. Tu coś było, tak? Tak. Nice bike. Keep at it, Rico. Halfway there. No to halfway to kurde, stary. Nie strasz nawet, bo to wiesz. Ciężko będzie. Ciężko będzie czasowo to wykonać. Da się tu barierki rozwalić tym samochodem. Chyba nie. Ach, jeszcze nie wleciał do wody. Wstawaj, Rico, nie ma czasu, chłopie. Dobra. Wiem, nie stresuj mnie. Robię co mogę. Dobra. Dobra, teraz ten. Nice ride. Nie dam rady, nie dam rady. 30 seconds. Nie ma szans. Nie ma szans. Jeszcze tam gdzieś coś. Kurde, flak. Nie ma opcji. Ten sekund. No dobra, widzę zegarek. Nie ma w ogóle takiej opcji. Czemu to? A, bomby wybuchają, no tak. To. O kurde, co to jeszcze mniej czasu? O co tu chodzi w ogóle? Pięć na dziesięć, w połowie mi zrobił save'a jakby. No dobra, zobaczymy. Jakbym się rozpędził, tak? Nie. O, nie przejedzie przez tę barierkę. Muszę do końca mostu jechać. Tu straciłem niepotrzebnie. I znowu przy tym samochodzie straciłem niepotrzebnie czas. Adios! Dobra, te dwa to jest w miarę szybko, bo to jest naprzeciwko. Dobra, teraz... No, dawaj! Dobra. Potem tego następnym razem. Wiem. Thank you.
Czy ja bym nie mógł ich jakoś połączyć tych samochodów? Teraz to tak myślę. No i tak nie ma szans, no nie ma kurcze opcji, no. Tego jeszcze zatopię, zostanie mi jeden. No wiem, nie dam rady, nie ma szans. Co, znowu od pięciu? No to niedobrze by było. Od pięciu. Niestety. No nic, dobra, no jakoś to trzeba... Czekajcie, muszę znaleźć jakiś inny pomysł. Szybciej się muszę przemieszczać, zdecydowanie. Mhm. Zawiesiło mi się znowu gra. Dobrze. To tą misję zrobimy sobie od początku w następnym odcinku. A zatem dziękuję wam serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli ten wam się podobał, zostawcie lajka i zapraszam na następny. Grał dla was Kokosek, grający tata. Pa, pa!